Siema wszystkim! Zaczynamy żniwa! Jęczmień o zimy idzie pod kosa. Będę się tam starał coś ponagrywać, no ale ja muszę przyczepę odstawić i jechać po jeszcze jedna. Za to musi wykosić, bo nie ma jako wjechać kaj, bo jeszcze w okolicy nic nie ma zebrane. Za mało miejsca, żeby nawrócić przyczepami. Ale jakoś chcę to dać rady. Pierwsze żniwa, trzeba coś nagrać, nie? Następne przyżyto, też już wie, dość fajne.
ślepy tu, kurwa, twoje nowe. Tak, że to są daleko stoi. Ja, no. Większe nie było sensu brać. No nie wlazłem. No w leźby nie wlazło na te dwie, no ale większe też niż taniejsza. A tak to są wszystkie trzy moje i są może stoć, jak długo by to potrzebowało, nie? To już i po na przyciepę w ręce czuć, że to jest suche. No takie krajoki były trochę zielone, ale to się takie, no jeszcze nie były żały. Słomy też tu za wiele nie będzie, ale to w poniedziałek się sklasuje. No, na smość czas. Właśnie mi jeden pisał pod zeszłorocznym vlogiem ze żniw. Kiedy będę żniwował i żeby coś nagrał. Szybki szpil. No, tu było obiecać hektarni. Hektar 30. Tak, hektar 20, hektar 30, jakoś tak. No to możesz mierzyć i nie? Jestem tak podbawił mierzenie. Nie i Bóg. Ja co roku to samo się nazywam to odbawić. No, i teraz możemy jechać do domu. Nara. No, jęczmień wymłócony. Jedna przyczepa, druga przyczepa. Tak mniej więcej idzie liczyć, że po 5 ton na przyczepie, bo pszenicy lezie prawie 6 ton na taką przyczepa. Trzeba byłoby to jeszcze rozgarnąć trochę. Ale jęczmień się wytrzymać. Dobra, nie trzeba rozgarniać. Jeszcze taka jedna mało przyczepa mu w doma. To jest prawie jęczmień, a nie. I teraz tu hektar 20, no to już wiele mogę powiedzieć. 5, 10, 11 ton z hektara 20. Szału nie ma. Teraz przyżyto następną rzecz będzie do młócenia. Pojrzymy, jak to wygląda. O, kłosy dość fajne. Pytanie, co jest w kłosach. No, ziarnka jeszcze ich nie ścisło, ale są miękkie, może przyjdzie jeszcze upał i ich ścić, no. To się wszystko okaże. Gęsty też jakoś szałowo nie ma. Pszenżyty już mu zamówione nowe. Znaczy nowe, rok po siwie. Jęczmin mam też zamówione u znajomego. Też rok po centrali. Trzeba wymieniać pomału te zboża. Nie ma to co tego siać za dużo razy, bo potem spadła wydajność. No niestety drugi rok z rzędu, co trzeba było na nawozach pooszczędzać, no i już to lekko widać. Tak się prezentuje zestaw. Słońce fajnie świeci. Piąta wieczór. Czas jechać do domu. Odstawić te przyczepy i chytać się za futrowanie. Co tu chcesz więcej? Chyba będzie najkrótszy film od jakiegoś dłuższego czasu. A może mogę jeszcze nagrać, jak ich wstawę do stodoły. Nie ma co naciągać. Tu jest słoma, na pokosach też szału nie ma żadnego, no bo nie wiem, czy w tym roku potrzebne było skracanie, no ale skracowałem tradycyjnie. Jak już to od dłuższego czasu robię. Tragedii nie ma jak na ten rok, bo zima było długo, sucho też. Teraz dopiero trochę przepadywało. No i dość późno gosiołek jednak, no. Ale lecimy dalej. Te dwie przyczepy to i tak będzie jedna trzecia z pichlerza. Dołoży się jeszcze pszenżyto, owiec, dołoży się jeszcze pszenicę i będzie grało. No niestety w tym roku już nie sprzedamy pszenicy po takiej rewelacyjnej cenie jak w zeszłym, no i
Będzie se szło na menu pozwolić, bo w zeszłym roku po żniwach to i kupiłem zaraz paliwo i wapna kupiłem i już zacząłem kupować nawozy. A w tym roku jak będziemy mieli pszenicę po 800, no to... Dobra, trzeba to jakoś przeżyć, ten rok niech minie i oby kolejny był lepszy. Na szczęście nawozy już staniały, nie trzeba będzie kupować po 5000 za tona. Chyba, że im zaś coś odwali. Dobra. Palmy, fura, jadymy. Jak ruszy Ferguson z tym towarem? Sprawdźmy to. Też już żółtnie. Owiec jeszcze zabił zielony, bo wiadomo. Ale podobał mi się ten owiec. Tu kolejna pszenica. Ta wygląda trochę lepiej. Ale jak tu przyszło no 300 kilo saletry na hektar i nic więcej, jedynie te wapno na jesień, tu też był gnój w tym miejscu, ale szału na pewno nie będzie. Normalnie jak nawozy były po zwykłej cenie, to się kupiło jakiś wieloskładnik i też się sypło. No a tak, cóż począć. Ogólnie to nasza pszenica nie jest nikomu potrzebna, bo mają pełno wiadomo skąd. I tam żony nie będzie płakał, jak my zbieramy myni. Sprowadzą se. O, dobra. Dzisiaj mamy festyn strażacki. Także dzisiaj jest sobota. 8? Nie wiem, musicie to sprawdzić w kalendarzu, kiedy była sobota, bo na ten moment nie sprawdzę tego, ale wydało mi się, że 8. Także odstawiam przyczepy do stodoły, utruję bydło, przeskok przez łazienka, wykąpać się fajnie i na piwko, na festyn. Także życzę wszystkim, nie wiem, no udanego weekendu nie ma, ten film obejrzycie w tydniu. Ale niech będzie udanego przyszłego weekendu. Ja bym miał ten weekend udany. Nara, do następnego. Cześć.